Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj Davey Grzabka. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na tym palionowie dzieje się tak dużo rzeczy i jeszcze te synowice tam dalej, to drzewo to aż tak tam już troszkę widać nawet. Ono już jest tak potężne, że je widać nawet stąd. Mnie to trochę denerwuje, Davey, że to widać już na taką odległość. Ja to bym je spalił najchętniej. Dobra, słuchajcie. Na samym początku, jeżeli wam się odcinki podobają z Palionowa, jeżeli w ogóle lubicie mnie i w ogóle, to możecie koniecznie zostawić łapkę w górę. Załóżmy, do ile, Davey? No tak 4,5 tysiąca łapek w górę, to myślę, że są w stanie dobić, nie? 4,5 tysiąca, no to tak o, nie? Więc pokażcie swoją moc. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak się to Palionowo zmienia. I zobaczycie jedną ciekawą rzecz też, bo ja już to zobaczyłem, Davey, tobie to pokażę i po to tu chciałem cię, żebyś to zobaczył i ze mną to ocenił, bo jestem w szoku. Ale dobra, w każdym razie na samym początku, jak widzicie, tutaj zrobiliśmy, lekko pozmienialiśmy, tutaj takie rzeczy się podziały, na przykład tutaj jest kowal, widzicie, takie plakietki są, to w ogóle tak super to wygląda. Lampy, które świecą tylko w nocy, to jest tak zrobione, że się tylko w nocy świeci. Tu patrzcie, tutaj jest cennik w środku. Czynne od 8 do 19. O kurczę, to ktoś wali niezłą dniówkę. jak tyle godzin pracuje. Tu patrzcie, jak to wygląda. To Davey zrobił ogólnie. Więc moje gratulacje, Davey. Czekaj, nie można siadać na tych krzesłach. Nie mogę siąść. Ja, o dobra, nie, ja, o nie, ja ale... Nie, ja tak być nie może, tak być nie może. Ale dobra, ale kufel jest, którego nie da się pić też, więc to też jest minus. Ale dobra. tak wygląda jeden z budynków, który Davey zbudował. To ogólnie Davey tutaj jest takim budowniczym, że to jest w ogóle szok dla mnie. Ja nie wiem, Davey, ty jesteś naprawdę porządny. Tu kolejny domek, który ty zbudowałeś. Coś pięknego tu w ogóle patrzę w środku. Te drzwi. Jak ja te drzwi zobaczyłem, mówię, no kurde, jak to dobrze wygląda. No, nie wiem, ja strasznie lubię takie szałasowe drzwi, że tak powiem. Pan Andrzejek! Ale to jest dobry plan w ogóle, żeby takiego pana Andrzejka dawać. A to jest kasa, czy to jest... Kasa. A jest faktycznie kasa. Wygląda no inaczej, ej, ale to kasa. Wygląda to trochę jak maszyna do pisania. Tak, właśnie też tak na początku myślałem, ale to jest kasa. Ale nie, ale fajnie, no widzę, bo tu jest taki dolarek na górze wyskakuje, więc nie no, mega fajnie, naprawdę. Dobra, to jest też kolejny kozak. I teraz chodźcie zobaczyć do portu, co tam się stało i tam też jest ta rzecz właśnie, Davey, co mnie trochę przeraża. Więc zobaczymy, co ty o niej powiesz. Ja się domyślam, co o niej powiesz, no ale będę musiał cię jakoś przekonać. No zobaczysz. Tak. No patrzcie, tutaj zrobiliśmy coś takiego, to na lewie powstało ogólnie, ten domek i ten. Ten domek tutaj ja jakoś zbudowałem, ale też mi się tak średniowo podoba. No ale dobra, chodź, pokażę ci o co mi chodzi. To się wszystko stało w latarni. Ja nie wiem, dlaczego to tam się pojawiło. Ja nie wiem, ja tego tam nie postawiłem. Przysięgam, że to nie moja sprawa jest. Jezu, jak ty się tłumaczysz, to może być takiego. No, wejdź. O kurde. No właśnie. Mówię, że... No stary, wyrzuciłem wszystko. Przy tobie okłamałem. Wyrzuciłem. Nie, no wiedziałem, że tak pomyślisz, stary. No nie, naprawdę. Wywaliłem wszystko. Wtedy byłem kurde. Nie, no, ale słyszałeś, jak się paliło. Inni to widzieli, stary. Wrzuciłem głowę, wrzuciłem cały strój, wszystko wrzuciłem od profesora. I to się na nowo pojawia tutaj. Na nowo jest cała ściana, jego głowa mi wyłożona. Mi się wydaje, że to syn robi. Mi się wydaje, że to syn jakiś z nim kontrakt podpisał. Jak syn? No niemożliwe, przecież kurde. Stary, ja wiem, że ja stworzyłem tego profesora i że to ja byłem nim, ale wydaje mi się, że syn Paliona znalazł sobie kogoś, kto został tym profesorem za mnie. W ogóle, co to się stało tu? A tutaj to ja zrobiłem, żeby było jasno. Aha, okej. Bo to ja jest nie mogę. Latarnia, nie? No tak. Ja nie mówię, co jest tu zagrane, tego tu nie było. Ale dobra, skoro ty to zrobiłeś już wcześniej, to dobra, bo mnie tu dawno nie było. Ja w sumie nie wychodziłem tu na górę, jak zobaczyłem tę głowę, więc okej, dobra. Ale stary, ja bym poszedł do synowic zobaczyć, czy tam coś... Ja jestem wręcz pewien, że to jest sprawka syna. Serio. Ale szczerze, wydaje mi się, że mnie po prostu okłamałeś. Nie, no naprawdę, no Davey, ale jaki ja miałbym w tym cel? Kurde, już raz mnie wrobiłeś w napad, to kto wie, co teraz ci przyjdzie. Ale wtedy to był test na przyjaźń. Nie zdałeś. Nie rozumiem. Oblałeś sprawnie. No nie, no ty stary, no ale... Tak, to trucia syna i... No i... Nie chcę mi się bronić. No ale nie, naprawdę, przysięgam, że to nie moja sprawka jest, że to nie... O nie doskoczyłem tak jak ty, fajnie. Dobra, kurde, w ogóle nie, syn nie, Paliona to on tu jakiś mur w ogóle stawia, on już się tak zabezpiecza tu przed nami, że prawda. Tu jest, ja myślę, że kwestia kilku dni, a on tutaj zacznie naprawdę porządne przedsięwzięcia tutaj rozpoczynać. No, zobacz sobie, co ten posąg w ogóle, to jest dla mnie jakiś, tam jakiś hotel, oj patrz, co on tu robi w ogóle, jakiś hotel robi. I no mówię jak tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że to jest jakieś miejsce dla osób, które on tutaj ściągnie za niedługo.
Jak ja się nie zbieram tutaj całą armię jakąś, kurde, z Afganistanu czy z czegoś ściągnie. Oby nie, okay. Oby nie, bo nie chcę tego. Nie chcę to, to będzie dramat wtedy, jak on coś takiego zrobi. Tu w ogóle, patrz, to! Laser jakiś. Widzisz to? Ten posąg? Widzę ten laser. To wygląda jak jakiś laser, który miałby teraz z nieba jakieś pioruny puszczać czy coś. Prawda, to wygląda tak, prawda. Jakby on za pomocą tego mógł kontrolować pogodę tutaj. No serio, no. Koszmarnie, no nie wiem, no, to ale jest mu odbiło po prostu, no nie wiem, odbiło mu. Ja nie wiem, jeszcze pa, słońce zachodzi teraz, ale mamy pecha, że akurat na noc weźmy tu weszli. Tu jakiś ten jego wieżowiec, ja mi się wydaje, że on tu będzie tych właśnie jakichś swoich żołnierzy trzymał. Bo po co mu by było tyle, wiesz, po co by mu było tyle pomieszczeń tam. Dobra, no i czekaj, ja bym zobaczył tam na ten do jego, no tego, jak to się nazywa? Jak to się nazywa ten budynek? Nie wiem. O kurczę, już to widzę. Co to? O kurde. O kurde. No ja mówiłem, że czuję, że tu się coś święci. Nie wierzę w to. Czy ty jeszcze współpracujesz z czekaj, synem Paliona? Czekaj. Nie, to nie ja, no naprawdę, stary. Weź, rozwalmy tą głowę. Oho, weź sobie ją do ręki, zobacz, co tam pisze na niej. Co? No, i jak to wytłumaczysz teraz? No ale kurde, no przecież on nie ma takiej głowy. To tutaj się coś nie zgadza. No to musi być jakieś jego przebranie, stary. Więc jak mi się wydaje. Dobra, no, nie wiem. Dla mnie to jest podejrzane w ogóle. Ty patrz, ile on tam diamentów ma na dole. Widzisz tu? Schodzimy tam czy nie? A, bo to jest ta podłoga tutaj, tak? To jest ten skarb. Jaki save ma w ogóle chłop? Co jest grane? Trzeba tutaj przyjść i to okraść. Dobra, no, jak już tu jesteśmy, to... Nie, trzeba się przygotować, bo lepiej, nie wiem, czy to nie ma alarmu. Tak, no w sumie racja, dobra. Nie wiadomo, czy to zaraz coś nie pojawi, więc lepiej... To chodź. Lepiej stąd wyjdźmy. I ten... Ty! Chodź tu. Patrz przez okno tam na górę tej fontanny. Widzisz, co tam stoi? Ej, tam stoi ten flag. No, co jest grane? Alena! Ja go tak kątem oka zobaczyłem, że tam coś stoi. Ale on nie ten. Patrz, ale ej, to stoi chyba i nic. Nie, to jest chyba strój tylko jego nałożony na tym, wiesz, na tym wieszaku takim. Myślisz? No. Jesteśmy tam. Co to jest w ogóle za płyn? Można do tego wskoczyć? Nie. Mówisz, że... Czekaj. A ty też to masz zielone, czy mi się coś zbagowało? Nie, to jest zielone, tak. Kurde, to się tak spala. Od razu. No. Czyli to działa jak lawa po prostu. Tak, tylko to jest... Czyli taka zielona lawa. Ty, tam owca jest! On ma owce! To jest owca terrorystka, stary, jak nic. Jak tam się zbliżysz, to ona wybuchnie. Kurde. Na 100%, stary, poczekaj, na 100%. Ja weź moje itemy. Ja chcę przetestować tą lawę, czekaj. Nie, bo no jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Ja tylko słyszałem pogłoski, że ona jest mocna, ale tak na pewno nie jest. No albo to tutaj się już nie da wyjść z drugą w jedną stronę. No, znaczy chyba, że przeskoczysz bardzo na drugą stronę, wiesz, o co chodzi? I wtedy tam będziesz? Oho! Ja, ale ona faktycznie! Tak? Ej, faktycznie wali. Ej, to teraz, czekaj, czy ja jestem w stanie ci teraz rzucić na przykład żelka, żebyś mógł się tutaj, wiesz, prawda, strzelić do mnie? Możesz mi, nie dasz rady dorzucić, możesz mi zbudować tutaj jeden klocek. A jak jeden, to doskoczysz? No, patrz, nie, ale nie, widzisz, niżej musi być, niżej, o jeden. To tak? Dobra, czekaj, rozwalam to. To też czyli rozwalę. Czyli no, nie wejdziemy na górę, no bo no nie ma jak. Nie wejdziemy, musielibyśmy się tu podbudować jakoś, ale ja stary bym się tam nie zbliżał, bo ja się boję, co to się może stać. Dobra, wyrzucam ci twoje itemy, które mi wyrzuciłeś. Dzięki. To było to, proszę bardzo. Aha, jeszcze hełm mam twój, który mi się założył niechcący. Dobra, dzięki. Chodź, proszę. Nie ma najmniejszego problemu, ależ nie ma najmniejszego problemu. Dobra. Dzięki. Chodź, wracamy stąd, bo nie ma co. A czekaj, zobaczmy jeszcze tę jego chatę. Okej. Okay. Ja nie mogę. Pa, jaki se zrobił w ogóle otwieranie. Nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra. Pa, jaką świnię ma. Ty, ale jakie oczy ma, tak jakby była, wiesz. Co ty robisz? Ej, tu się coś otworzyło. Czekaj. Jak to? Ej, faktycznie! Patrz, ta dźwignia otwiera to? Ej, no, to nie jest do tego! Jaki to jest inteligent w ogóle? Chodź, zobacz! Patrz, jak wyjdziesz tu, to patrz, jak to jest zamknięte i teraz jak otworzysz to dźwignię, no bo jednak ludzie otwierają dźwignię, jak już jest dźwignia, nie? To otwierasz i nie słyszysz dźwięku otwierania się tego. A faktycznie! Żeby się nikt nie zorientował, że po prostu coś tam jest takiego jeszcze, nie? Wiesz, o co chodzi? Tak, to, tak. To jest jaki to jest inteligent w ogóle? Że on coś takiego wykminił. Mógł na to dywan jeszcze położyć, chyba się da. Mógłby, ale... Chociaż nie wiem. Da się czy się nie da? Ale on by wtedy nie musiałby to rozwalać, wiesz, o co chodzi? Tak, to prawda. No w sumie to jest młody, on jest głupi jak... No tak, też racja. Ale dobra, co, schodzimy tam na dół?
No, nie wiem, to ścignął. No, kurczę, to może być niebezpieczne, ale to jest jakaś pułapka na nas. No, nie wiem, właśnie. Dobra, raz się żyje, stary, ja idę pierwszy. O kurde, nie wiem, co tu jest, nie widzę. Ej, dobra, nic tu nie ma, stary, jest tabliczka tylko. A! Nie! To jeszcze nie koniec, profesor. Coś mi się tutaj, coś się nie zgadza, bo to ty byłeś profesorem. Ale przysięgam, stary, że to teraz nie ja. Stary, ja go stworzyłem, przysięgam się, dobra, ja byłem profesorem na samym początku. Ale ja nie mam pojęcia, kto teraz nim jest. To jest trochę jak bycie... nie wiem, Batmana, nie oglądałeś Batmana, zaraz mi się przypomniało. Ale tam była taka sytuacja, że później ludzie chcieli być jak Batman i się po prostu za niego przebierali. I mi się wydaje, że po prostu jest jakiś gościu, który jest fanatykiem profesora i po prostu teraz stał się nim. Kurde, to ścig. No serio, stary. Na tą ziemię same kłopoty zrobią. Nie, no przepraszam, ale nie spodziewałem się, że to tak daleko zajdzie, to miał być tylko taki, wiesz. No teraz to ja nie wiem, teraz napiszesz mu wiadomość? Dobra, elo. O kurde. Dobra, stary, uciekamy stąd, bo ja czuję, że on tu zaraz będzie. Ja czuję, że on tu przyjdzie i zaraz mamy problemy takie, że ho, ho, ho. Dobra, wychodzimy. Dobra, no właśnie, tą dźwignię trzeba odbezpieczyć, żeby nie zauważyć. Dobra, stary, uciekamy stąd, ja już tu nie chcę dłużej przebywać. Już nie mam zamiaru tutaj siedzieć w ogóle. Dobra, wróćmy. Dobra. Co ty zrobiłeś z tym strojem? Nie, ale przysięgam, że ja nie chciałem tego zrobić. Ja nie spodziewałem się, że to tak daleko zajdzie. A to, co to tutaj? A, tu jest głowa. To jest już opuszczona siedziba Herobrine'a, rozumiem, tak? Tak. Dobra, rozumiem. Na już rozumiem, dobra, to znaczy jeden problem z głowy, nie? Tak. No ale teraz nastał kolejny, no to się. No w sumie to chyba tamten był wygodniejszy niż ten, czy nie? Było wiele, bo przynajmniej było wiadomo, jak go pokonać. No tak, a teraz to nie wiadomo, co się dzieje. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijecie do Dave'a i ja nie wiem, jak ta akcja się dalej potoczy. Ja mi się wydaje, że to jest poważny problem. Mi się wydaje, że... Może nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Musimy się przygotować, stary, jakiś mur też wokół tutaj Palionowa by się nam przydał, skoro oni mur budują. Oni mają się jak bronić, a my jesteśmy tacy otwarci trochę. Prawda. I to jest też niebezpieczne dla nas. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie.